Cześć! Boże, jakie mam brudne okulary. Pan Hilary, co zgubił okulary. Przepraszam cię, po prostu trzyma mnie jakiś głupi humor. Może to jest reakcja mojego organizmu na to, co się dzieje za oknem, bo pogoda jest tak brzydka. Jest zimno, pada, jest ciemno, a próbuję powiedzieć to, że mamy bardzo brzydką pogodę i ja przez to nie wiem, co będę dzisiaj robić, ale wiem, co będę dzisiaj czytać, dlatego od razu przejdziemy do update'u czytelniczego, bo w dzisiejszym vlogu będę czytać autora, którego się cykam. Ja się go boję, bo będzie to pan Jacek Dukaj, a książka Imperium Chmur. I z tego, co wiem, to na początku to nie miała być książka, a było to opowiadanie w jakiejś antologii. Mogę coś pomieszać, więc jeśli wy wiecie, to możecie mi oczywiście napisać w komentarzu. A jeśli chodzi o książkę, to już jestem, no powiedzmy, w jednej trzeciej, jakoś tak. I powiem wam, że naprawdę się wciągnęłam. Fabuła tej książki jest naprawdę interesująca. Ochocki, który był uczniem Wokulskiego, przyjeżdża do Japonii, aby stworzyć flotę podniebnych okrętów. I nie mylcie z samolotami, bo to nie o to chodzi. To są maszyny ze specjalnego stopu metalu i ten metal jest lżejszy od powietrza, przez co te maszyny samoistnie się unoszą. Oprócz tego mają różne działa, mają silnik diesla, aby móc tymi maszynami kierować tak jak się chce. I poznajemy tą historię ze strony Japończyków, którzy Polskę nazywają krajem, którego nie ma, bo Polski jeszcze nie ma na mapie. A plan jest taki, żeby Japonia weszła w wojnę z Rosją, przez co Rosja będzie musiała być zajęta na swojej wschodniej granicy, przez co Polska ma większe szanse na to, żeby wygrać wojnę z Rosją. I taki jest plan. No i w całą tą fabułę mamy zaplątanych kilku bohaterów, wspomnianego wcześniej Ochockiego, jego syna, który jest na froncie i walczy wraz z Japończykami, oraz młodą Japonkę, która na początku pełni taką funkcję trochę sekretarki, trochę pomocy Ochockiego. I od razu wam powiem, że faktycznie pomysł na książkę jest genialny, ale samo pisarstwo też jest całkiem dobre. Wcześniej wspomniałam, że boję się książek Dukaja, ponieważ z tyłu głowy mam, że te książki nie są łatwe pod względem stylistycznym. I faktycznie tak jest, że te książki, znaczy książki, ta książka, bo na razie czytam jedną, nigdy wcześniej nie czytałam książek tego autora. I czuć, że w tej książce autor stara naśladować się styl japoński. Mamy tutaj takie całe akapity zmienione w jedno słowo, albo całe zdania, które normalnie w prozie by były całym zdaniem, to tutaj jest to tak minimalistyczne, tak w ogóle, nie chcę powiedzieć, że ubogie w formę, ale tak jakby czuć, że autor mnóstwo pracy włożył w to, jak ten tekst wygląda, nie tylko w fabułę, kreację bohaterów, ale w tą warstwę stylistyczną. Lubię taki, nawet bym powiedziała, że artyzm? Wiecie, jakby czuć, że autor się do tego przyłożył na każdym levelu. Jakby na razie jestem kupiona, ale tak jak mówię, tak naprawdę dopiero zaczęłam, więc zobaczymy, co będzie dalej. A jeśli chodzi o audiobooka, zaczęłam Kobyłę i nie wiem, kiedy skończę, bo jest to Hrabia Monte Cristo. Jaka ta książka jest gruba? Masakra. Jestem na stronie 250, więc tak naprawdę gdzieś w jednej, ja wiem, piątej? Może jednej czwartej? Nie, w jednej czwartej, coś takiego. I naprawdę dobrze się bawię. Ta książka to jest, wiecie, to nie jest jakaś wysoka rozrywka. To jest po prostu taka historia, jak to się nazywa?
Miecza i Szpady to jest typowa historia przygodowa, ale która Was wciągnie od pierwszej strony. Ale się nagadałam. No to zapraszam na vloga. Ostatnio moje ulubione śniadanie to kasza manna z bananem i garścią orzechów, ale widać tu moje lenistwo, bo nie chciało mi się kroić orzechów. A wracając do książki, to miałam Wam pokazywać, ale zapomniałam o tym, że w tej książce, w ogóle książka jest przepięknie wydana, bo każdy rozdział się... O właśnie, to chciałam pokazać. W tekście są kanji. Chyba to są kanji, ja też nie jestem ekspertem, nie mówię po japońsku, nie piszę po japońsku, więc jeśli teraz walnęłam jakąś głupotę, to przepraszam, ale wydaje mi się, że są to znaki kanji, no bo cała historia dzieje się w Japonii, więc ta Japonia, ten język japoński jest tutaj bardzo ważny w tej historii, a każdy rozdział kończy się, a właściwie raczej powinnam powiedzieć, że zaczyna się czymś na wzór haiku, tak to się chyba nazywa, a chodzi mi o poezję japońską i mamy jakąś taką rycinę, no kojarzy mi się to ze sztuką japońską. No, więc książka jest przepięknie wydana. No i co? Idę czytać dalej. Że mi to wybaczycie, ale skończyłam i niestety mam dość mieszane uczucia. Być może tylko moje odczucie i być może tylko moja opinia, która się w ogóle nie pokrywa z intencjami autora, ale uważam, że ta książka bardziej się broni formą niż treścią. W sensie, ale czyta to się trochę tak, jakby autor postawił sobie za cel, że napisze haiku, czy napisze prozę, która była inspirowana właśnie poezją japońską. A fabuła i bohaterowie trochę zeszli na drugi plan. I ja nie twierdzę, że to jest do końca złe, bo podejrzewam, że będzie mnóstwo ludzi, dla których to będzie już sama wartość i to będzie powód, dla którego warto sięgnąć po tą książkę. Dla mnie nie. W sensie, i teraz może posunę się trochę nawet dalej, bo gdyby ta książka była grubsza, miała więcej słów i autor poświęcił więcej miejsca na ten konflikt braci, bardziej zarysować bohaterów, na przykład postać reportera wojennego. Gdyby ta książka była obszerniejsza, to ja bym powiedziała, że to jest 5/5. A tak, kończę tą książkę, mam ogromny niedosyt i czuję, że ta strona, ta warstwa językowa była dla autora ważniejsza niż sama historia. Mamy za mało Kyoko, żeby powiedzieć, że była to historia Kyoko, czyli na przykład pozycji kobiety w XIX-wiecznym społeczeństwie. Mamy tutaj za mało o rasizmie, żeby powiedzieć, że była to książka antyrasistowska. A jeśli chodzi o kwestię Polski i tą kwestię suwerenności, to muszę się przyznać, że w ogóle mnie to nie interesowało w tej powieści. Bardziej mnie interesowała tutaj Japonia. Więc z jednej strony czuć w tej książce, że autor ma ogromną umiejętność żonglowania słowem, ogromny warsztat pisarski, a z drugiej strony mam takie, no czuć tutaj, że można było więcej, dalej. I to jest jedyny zarzut tej książki.
że czuć w niektórych aspektach malizną. I to by było na tyle. Dziękuję Wam, jeśli dotrwaliście do końca. W opisie tego filmu znajdziecie mojego Instagrama oraz mojego Goodreadsa oraz link afiliacyjny do księgarni GW Foxal. No i co? Widzimy się w następnym. Cześć!